choć sam raz, by ratować ten świat. Bo gdy znasz siłę swą, przezwyciężysz zło. Mało nas, lecz do gwiazd każdy skoczyć by mógł, gdy chce pokonać siły złe. Podmiotom więcej jest niż grą. Podmiotom wzmocni siłę twą. Podmiotom wrogów śle na dno. Kod Lyoko zniszczy każde zło. Kod Lyoko. Fałszywy trop. Nie można się już spokojnie wyspać. Sorki, to Jean-Pierre. Co za idiotyczne imię dla Tamagotchi. Jean-Pierre. Nie zwracaj na niego uwagi, maleńki. On w sumie jest miły. Nie ma go tu! Nie ma go! Możesz mi powiedzieć, kogo nie ma? Jean-Pierre gdzieś zginął. Może poszedł poszukać kogoś, kto mu da lepsze imię. Ukradłeś mojego Jean-Pierre'a! Oddawaj mi go! Ej, chyba ci odbiło. Po co mi twój głupi, plastikowy Jean-Pierre? No ale jeśli nie ty, to kto go porwał? Mam nadzieję, że twoja świnka skarbonka jest pełna i stać cię na okup. Przestań żartować! On umrze z głodu, jak go nie znajdziemy! I co ja teraz zrobię? Ej, już wiem. Możesz zjeść śniadanie. Tak? Jean-Pierre Delmas? Tak. Słyszeliśmy, Jean-Pierre, że interesuje cię niewzbogacony uran. Co pan mówi? Jean-Pierre nie jest starym Tamagotchi. Ma dopiero kilka miesięcy i jest delikatny. Jeremy, porzuciłbyś bezbronne niemowlę? Gdyby było z plastiku, to pewnie tak. Musimy go poszukać i to natychmiast. Ja myślę, że lepiej zaczekać. Na co ty chcesz jeszcze czekać? Aż kupisz sobie nowego. A, teraz rozumiem. Myślałem, że przyjaciele pomagają, gdy trzeba, ale chyba się myliłem. Proszę, proszę, zostawiłeś Tamasushiego w domu? Lubisz genetycznie modyfikowane płatki owsiane? A dlaczego pytasz? Bo zaraz cię nimi wypcham. Ojej, ktoś tu chyba wstał dziś prawą nogą. Nie prawą nogą, tylko lewą. A ty się zamknij, Herb! Zaraz, czego panowie chcą? Ja nic przecież nie zrobiłem! Masz pociąg do rakiet szczególnie dalekiego zasięgu i wyjątkowe umiłowanie do wąglika i tym podobnych świństw. Zapewniam panów, że jestem szanowanym dyrektorem szkoły. Dobra, wierzymy ci. Co to wszystko ma znaczyć? Kim jesteście? Należymy do ściśle tajnych oddziałów służby bezpieczeństwa. Nawet sam prezydent nie wie o naszym istnieniu. Nawet my nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy. Ale musicie milczeć! Wczoraj o 10 wieczór włamano się do komputera zakładów zbrojeniowych. Otwarto dokumenty zawierające ściśle tajne dane na temat obrony. Na szczęście haker niechcący zostawił trop wiodący do niego. Czyli do tej właśnie linii telefonicznej z pańskiej szkoły. Czyj to numer? Ten pokój zajmuje Jeremy Belpois. Jednego tylko tu nie rozumiem. Nie można się włamać do systemu czymś takim. Do tego potrzeba potężniejszej maszyny. Takiej, której nie da się kupić w sklepie. Powstaje pytanie, jak mu się to udało? Kto jest jego kontaktem? I dla których terrorystów pracuje? Tak, będziemy mieć tego Jeremiego pod ścisłym nadzorem. Mikrofony i kamery, będziemy go obserwować. Wykorzystamy go, żeby rozpracować jego siatkę. Nasz Jeremy Belpois terrorystą? Nie mogę w to uwierzyć. Tak czy inaczej zapewniam panów, że możecie liczyć na moją ścisłą współpracę. Może ja w czymś pomogę. Nie mówiłem panu tego, ale przez kilka lat pracowałem jako tajny agent. Naprawdę? Ta słowo, ale wolałbym o tym nie opowiadać. Dosyć. Słuchajcie, jeśli chcecie pomóc, możecie rozstawić z nami sprzęt. Wtedy zdejmiemy was z listy podejrzanych. Dobra. A kiedy po raz ostatni widziałeś Jean-Pierre'a? Setny raz ci mówię, że zasnął obok mojego łóżka. W
porządku, a Kiwi by zawarczał, gdyby ktoś wszedł do pokoju. Nie, jeśli by poznał wchodzącego. Cześć, co tam u was? Jean-Pierre gdzieś się zgubił. Nasz dyrektor? Nie, Tamagotchi. Ot, chodź poszukać jakichś śladów w twoim pokoju. Hasło? Ptasi Muszdek. Dobra, możesz wejść. Jim Morales melduje. Audio, wideo, mikrofony i kamery są dobrze ukryte. Doskonale, to startujemy z naszym show. Całe szczęście, że nie byłeś kamerzystą w telewizji. Ale ja pracowałem jako kamerzysta. Jest, kamera 3A. Co oni robią w pokoju Della Robi w czasie dnia? Czemu nie są w stołówce? Co? Jim, możesz mi powiedzieć, co pies robi w moim internacie? Ja nie mam pojęcia, sir. Po raz pierwszy widzę go na oczy. Ciszej tam. Gdzie umieściłeś mikrofon? Pod łóżkiem. Tuż przy ujadającym psie. Oni wyszli już z pokoju. Kamera 2C. Korytarz w internacie. Myślałem, że działam sprytnie, umieszczając kamerę za tą wygaśnicą. Wygaszaczką. Martwię się coraz bardziej. To poważne. Wiem, jeśli w ciągu 8 godzin nie znajdziemy Jean-Pierre'a, będzie koniec świata. Słyszeliście? Powiedział Jean-Pierre. To przecież moje imię. O tak, słyszeliśmy. Czy chciałbyś nam może coś powiedzieć? Jean-Pierre? To jakiś skrajny absurd. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Dobra, dosyć. Pora przyspieszyć bieg wypadków. Jim, masz umieścić nadajnik na podejrzanym. W ten sposób będzie zawsze w zasięgu.